dzisiaj płyniemy sobie do Port Solent. Jesteśmy my, czyli w sumie nie tak daleko, a tutaj aż na czubeczek. O tu, tu sobie płyniemy. A na mapce wygląda to w ten sposób. O, tutaj mamy, gdzie my jesteśmy, to jest nasza marinka. I potem tym kanalikiem i tu, o tutaj. I zobaczymy, jak nam to pójdzie. Proszę, jeszcze raz można sobie zobaczyć. Dzień nie zapowiadał się wietrznie. Szybko postawiliśmy grota z nadzieją, że złapiemy wiatr. Fok również poszedł w górę. Skutek? Szybki zwrot przez rufę. No cóż, czasem nie można mieć wszystkiego. Do załogi dołączyła Klara, doświadczona żeglarka mieszkająca tuż obok nas. We've got Clara with us on board today. Hello. Say hello, Clara. Hello. How are you doing? Great sailing day. Busy England. Yeah, no wind whatsoever. Yeah, so we're just bobbing along. There we go. Oh, that looks nice. That looks good. Clara przywiozła ze sobą włoskie ciasteczka. Jak znalazł na poprawę humoru w ten bezwietrzny dzień. Nieśpiesznie sobie płyniemy po Solencie. Nie mamy za bardzo celu. Dziś będziemy nocować w Port Solent, w marinie. Ale mamy dużo czasu, mamy cały dzień przed sobą. No, troszkę ten wiatr kręci. Także nie jest, no nie jest mocny, o co nic dziwnego, że kręci. No i teraz się chyba powoli obracamy. Zaraz będzie zwrocik jakiś pewnie. O, chyba coś chwycił. Albo i nie. Dzieje się, moi państwo. Nie może się zdecydować. No, zobaczymy. Płyniemy teraz w stronę forciku. Tam na horyzoncie. A tam by było Bambridge. I kanał widać prowadzący do gosport Portsmouth. Na Solencie można spotkać różne jednostki. Ta dama zakotwiczyła i załoga chyba robiła jakieś badania. Nie byliśmy pewni, a ja nie zanotowałam nazwy z ICE. Może ktoś z Was pomoże? Napiszcie proszę w komentarzach, jeśli znacie ten statek. I sobie płyniemy w tempie niezabójczym. 1,3 węzła. 1,3 węzła, to jest nasze tempo. Także nie za szybko. Proszę. Z naszym jednym węzłem powoli zmierzaliśmy w stronę Port Solent. No cóż, nie mieliśmy daleko, ale chcieliśmy próbować przebyć jak największą część drogi na żaglach. Zapas czasu był potrzebny. Marina Port Solent znajduje się na północny wschód od portu Portsmouth, niedaleko zabytkowego zamku Portchester. Kanał podejścia jest dobrze oznakowany, ponumerowanymi bojami, które znajdziesz na lewej i prawej stronie. Pierwsza boja na prawej burcie ma numer 95, a pierwsza boja na lewej burcie 57.
dwie nieoświetlone żółte boje oznaczające niebezpieczną wodę leżą bezpośrednio na północ od bojki numer 94. Najlepsza woda na tym szerokim odcinku znajduje się po prawej burcie. Za miejscami do cumowania kanał zwęża się i rozpoczyna się długi, szeroki zakręt w lewo. Teraz trzeba się dopiero skupić. Kiedy już jesteś przy boi numer 86, pamiętaj, że najbezpieczniejsza woda znajduje się po lewej stronie bojek numer 66, 67 i 68. Gdy tylko miniesz boję numer 68 po Twojej lewej burcie i bojkę z prawej burty z numerem 80, kanał skręci na północ. Od tego momentu jest on dobrze oznakowany miejscami do cumowania po obu stronach. Płyniesz między muringami. Pod koniec niskiej wody należy trzymać się lewej strony. Cały czas, aż do lewej bojki numer 72A. Przy boi numer 78 należy trzymać się na prawo. Ostatnie podejście do mariny znajduje się między rzędami pali cumowniczych, skąd pale A i B doprowadzą Cię do śluzy. Tuż przed śluzą zobaczysz ponton dla oczekujących na Twojej prawej burcie. Zabawa z numerami nie kończy się tutaj. Personel mariny zaleca skontaktowanie się z Port Solent na kanale 80. Podczas mijania prawej boi numer 78, tuż pod zamkiem Porchester, z prośbą o instrukcję wejścia do śluzy. Jeśli śluza jest dostępna, zostaniesz poproszony o kontynuowanie kanałem i wejście na zielonym świetle. Gdy jesteś już w śluzie, otrzymasz instrukcje dotyczące cumowania w marinie. Ponieważ jesteśmy posiadaczami miejsca do cumowania w Marinie Premier, wszystkie informacje otrzymaliśmy mailem. Lepiej sobie to wszystko zapisać. Na szczęście numerki na poszczególnych bojach są dobrze widoczne. My trafiliśmy. Na Solencie śluzy prowadzące do marin są dosyć częste. Każda jest inna. I chociaż reguły, jak się zachować, są podobne, każda śluza ma inne wymagania. Na przykład nasza śluza w South Sea jest regulowana automatycznie poziomem wody. Kiedy poziom jest wystarczający, jest otwarta, a jak jest za niski, jest zamknięta. Proste. Jeśli oglądaliście nasze poprzednie filmiki, możecie zobaczyć, że wejście do śluzy jest dosyć wąskie. Pierwszeństwo mają łódki, które wchodzą z prądem. Kiedy korzysta się ze śluzy w Chichester, pracownicy mariny podadzą liny na dziób i rufę. Trzeba je regulować, kiedy woda opada lub się podnosi. Najlepiej mieć dwie osoby na łódce. Śluza w Port Solent ma ruchomy pomost i możesz skorzystać z lin do niego doczepionych. Tutaj jest łatwiej. Nie trzeba regulować lin przy wzroście i opadaniu poziomu wody, bo pomost się rusza. Można więc przywiązać łódkę i poczekać. Marina radzi wyłączyć silnik. Jeśli mamy pływy syzygijne, czyli springs, różnica poziomu wody jest większa niż zazwyczaj. Prąd będzie więc silniejszy. Warto wziąć to pod uwagę, kiedy chcemy opuścić śluzę. Warto poczekać, aż woda się uspokoi. Śluzy utrzymują wodę w marinie na odpowiednim poziomie. Łódki nie stoją w błocie i można wypłynąć i wpłynąć praktycznie zawsze. Kanały prowadzące do marin są wydrenowane, więc przy niskiej wodzie też można wypłynąć i wpłynąć. Tak jest w przypadku Chichester i Port Solent.
Inaczej jest w South Sea. Tu, jeśli chcesz wyjść przy zamkniętej śluzie, musisz poprosić pracowników mariny o wystawienie łódki na ponton przed śluzą. Kilka dni wcześniej, przynajmniej 24 godziny wcześniej. Już kilka razy z tego korzystaliśmy. Muszę powiedzieć, z różnym skutkiem, ale o tym opowiem może następnym razem. Zaparkowaliśmy i tradycyjnie otworzyliśmy piwo. Po wypiciu piwa ruszyliśmy na zwiedzanie okolicy. Sama Marina Port Solent jest bardzo ładnie położona. Z jednej strony pobudowano domki z ogródkami wychodzącymi na keje, kawałek dalej apartamenty, a z drugiej strony można znaleźć mnóstwo knajpek, pubów i restauracji. Przed jedną z restauracji natknęliśmy się na torpedę. Była to standardowa torpeda z II wojny światowej. Po raz pierwszy weszła do służby w 1928 roku. Ulepszona wersja została z powodzeniem użyta podczas kampanii w Falklandach w 1982 roku. Zostawiliśmy torpedę w spokoju i udaliśmy się na kolację. Tym razem ja zdecydowałam się na burgera, Marcin na żeberka z grilla, a Klara na ryby z frytkami. Pyszne zakończenie miłego dnia pod żeglami.